Bardzo serdecznie Was witam i zapraszam na spotkanie. Tak, w tle u mnie zieleń, ale to nieprzypadkowo do ostatnio dużo audycji. Kiedy mówimy o permakulturze, mówimy po prostu o naturze, mówimy o zdrowym, harmonijnym życiu, o współgraniu człowieka z przestrzenią żywą. Leszek Frankiewicz, który dzisiaj jest naszym gościem, bardzo się cieszę, jest takim właśnie projektantem permakultury, osobą, która bardzo mocno doświadcza, ćwiczy i też myślę, że planuje, w jaki sposób zbudować pewną społeczność, która naprawdę będzie wewnętrznie spójna, wewnętrznie jakoś tak kompatybilna wobec siebie, bo się okazuje, że często mamy piękne pomysły, różnego typu grupy się tworzą, a jak przychodzi co do czego, to mnóstwo problemów, czasami gdzie wchodzą w jakieś konflikty, emocje i dla Leszka stało się to bardzo ważne. Witam cię, Leszku, kilka zdań o sobie na początek, twojej własnej historii. Dziękuję za piękne przywitanie. Jestem projektantem permakultury od 5-6 lat mniej więcej. Kończyłem studia u Jeffa Lawtona, potem u Dana Halseya, no i zacząłem robić projekty. Tych projektów zrobiłem dużo, bo około 50, począwszy od małych gospodarstw, małych ogródków właściwie rzędu 500-1000 metrów kwadratowych po gospodarstwa rzędu 20 hektarów, więc przekrój jest spory. No tak robiłem, jakie akurat było zapotrzebowanie. Nic nie wybierałem, starałem się robić to wszystkim. I to jest jakby jedna rzecz. Natomiast druga rzecz jest taka, że nie wyobrażam sobie bycia projektantem bez posiadania własnej farmy, własnego gospodarstwa, na którym no właściwie to jest laboratorium. To jest takie doświadczalne miejsce, gdzie można próbować te wszystkie zasady permakultury stosować u siebie, no a potem dopiero je wdrażać w projekty. No i też sprawdzać tak naprawdę, co z tego całego zakresu tego, co się nazywa PDC, czyli Permaculture Design Course, co się sprawdza w Polsce, a co się nie sprawdza, bo to nie jest tak, że się wszystko sprawdza. Więc te dwie rzeczy, czyli projektowanie, rozmowa z ludźmi, głęboki kontakt z ludźmi, bo bez tego się nie da projektu zrobić, plus własne gospodarstwo, no to są to te dwie rzeczy, które powodują, że no, jakby to powiedzieć, no, przez te kilka lat, te 50 projektów, które zrobiłem, no, wynikają z tego, że te projekty są po prostu porządnie zrobione. I nie ma tam jakichś problemów z tym. Słowo porządnie, wiesz, ono jest bardzo tutaj takie, można powiedzieć, mobilizujące, bo to oznacza pewne głębsze spojrzenie na problemy, które z natury rzeczy muszą wyniknąć. Czy przykładowo bariera na przykład materialno-finansowa tutaj gra dużą rolę, bo trzeba ludzi zebrać, którzy dysponują jednak jakimiś aktywami, jak nie finansowymi, to jednak własnymi umiejętnościami, czy też bariery emocjonalne, dopasowanie się ludzi wzajemnie do siebie, czy też powiedzmy jakieś intelektualne też różnice związane z tym, że trochę ludzie inaczej pojmują tą, nazwijmy to agrokulturową społeczność, permakulturową społeczność. Jak to w tej praktyce na razie w Polsce, bo robiąc kursy u takich wybitnych autorytetów, jeśli chodzi o to zagadnienie, wiesz, czytujesz pewne wzorce, które są też na zachodzie, czy szerzej na świecie, a tutaj aplikacja polska, prawda, się pojawia i zapewne jakieś różnice. Znaczy te wzorce, których zostałem nauczony, to są wzorce związane z projektowaniem. Natomiast wzorce związane z tym, w jaki sposób to oferować ludziom, przy czym nie myślę tu nie chodzi o sprzedaż, tak? Tu chodzi o to, w jaki sposób im całe przedsięwzięcie podać i do czego ich, bo to jest cała masa różnych rzeczy, tak? Jedna rzecz to jest taka, ile to będzie kosztować, ale druga rzecz to jest taka, z czym ja się zderzę tak naprawdę wdrażając to. Z czym ja się zderzę, jeżeli chodzi o barierę finansową i o barierę czasową? I trzecia, moim zdaniem najważniejsza bariera, to jest taka bariera związana z własnym rozumieniem permakultury. I to jest tak naprawdę największa bariera, bo ile z finansami i z czasem ludzie sobie jakoś potrafią poradzić, to jest tak, że w momencie, kiedy ja dostarczam projekt, to nie jest tak, że teraz coś powiem, ale nie chcę tak, że powiedzieć, że ja się jakoś stawiam powyżej ludzi, ale jednak te ileś lat robienia tych projektów, ileś wiedzy, którą przyswoiłem, powoduje, że że jest po prostu dość duża przepaść pomiędzy tym, co ludzie dostają w projekcie, a tym, co sami rozumieją. I tą przepaść po prostu trzeba zasypać jakoś.
I jedyny sposób, żeby to zasypać, to się po prostu samemu uczyć. To nie jest tak z projektem permakulturowym, że to jest projekt domu, że go ktoś nam zrobi albo sami go zrobimy, jest dom i stoi. Nie, to jest zupełnie inaczej. Robimy jakieś zręby, jakieś fundamenty pod to, co się będzie działo. I od tego momentu to dopiero zaczyna rosnąć, tak? Bo to jest żywe po prostu. Pojawiają się różnego rodzaju problemy, różnego rodzaju połączenia. Jakieś ślimaki, jakieś nornice, jakieś zupełnie zarazy, które wchodzą i takie rzeczy, z którymi samemu trzeba sobie poradzić. I no, można sobie radzić na takiej zasadzie, że po prostu się od tego jakoś tam bronimy, a można wejść głębiej i próbować rozumieć, jak to i rozwinie, to jest druga rzecz, żeby zobaczyć, jak to razem wszystko funkcjonuje. I ta trzecia bariera jest moim zdaniem największa i ona jest uniwersalna. I to akurat od Polski nie zależy. To, co mamy w Polsce, to mamy, no mamy oczywiście ten problem związany z finansami, bo to jest oczywiście taki mit, który mówi o tym, że w permakulturze to jest wszystko za darmo. Nie w sensie projektów, tak, ale w sensie tego, że to tam się samo wszystko dzieje. I jak będziemy się bardzo starać, to wszystko fajnie pójdzie. No tak nie jest. W to trzeba włożyć pieniądze, w to trzeba włożyć pracę. Stawy, wykopanie stawów, które są absolutnie obowiązkowym elementem każdego projektu permakulturowego, bez względu na to, gdzie on jest, kosztuje. Jeżeli nie mamy gliny, to musimy kupować folię PVC albo jakieś inne rzeczy. Musimy kopać rowy konturowe. Musimy kupować setki nasadzeń i tego się nie da for free zrobić, tak? To nie ma takiej opcji po prostu. I ta bariera jest rzeczywiście. To jest istotne, to jak projekt bierze, to żeby te. Znaczy projekt służy do tego, żeby nie popełnić błędów takich grubych. Czyli wykopać staw na przykład nie w tym miejscu, to trzeba. Albo nasadzić drzewa i dowiedzieć się za 20 lat, że te drzewa to nie były te drzewa, które trzeba było posadzić, bo to już jest za późno. Więc to temu służy projekt i takie są bariery. Takie typowe polskie. Tak. Natomiast moim zdaniem to całe społeczeństwo permakulturowe jest w Polsce bardzo kreatywne. Jest dziesiątki bardzo miejsc i bardzo innych rozwiązań, gdzie ludzie sobie radzą, moim zdaniem. Wiesz co, zapytam. Natomiast, no, tak? Ja chciałem Tak. zapytać, wiesz, chciałem zapytać, wiesz, w jakim zakresie ludzie są przygotowani do tego właśnie, by mieszkać w tych warunkach, które wiesz, bo to taka jest idylla, prawda? Wychodzimy z miasta, jak ktoś nie mieszkał na wsi, no to nie ma świadomości, co to znaczy przenieść się, że tak powiem, na quasi wieś, czyli tak bezpośrednio do przyrody. Czy wspomniałeś o jakichś tam robakach, o ślimakach, o różnych rzeczach, które się w przyrodzie, wtedy, kiedy się mieszka blisko niej, no, są normalne. Czy zauważasz, że tutaj ludzie sobie troszkę, jest jakiś taki mały dyskomfort na początku? A propos tego, tych wyobrażeń, taka idylla, a tej takiej codziennej, mozolnej pracy? Większość moich klientów jest tak trochę w rozkroku, dlatego że z jednej strony oni mają gdzieś tam ziemię i robią ten projekt i coś tam rzeczywiście działają, natomiast drugą nogą, tą nogą powiedziałbym finansową, są gdzieś w mieście. I używają tak naprawdę jakiegoś rodzaju dochodu, czy z pracy takiej typowej etatowej, czy z własnego biznesu, do tego, żeby wkładać pieniądze w to gospodarstwo. Natomiast nie mam chyba, bym musiał się przyglądać, ale wydaje mi się, że nie mam ani jednego klienta, który by rzeczywiście z permakultury żył. I tak wskoczył na głęboką wodę i powiedział: tylko tym się będę zajmował i tylko z tego będę żył. No i to jest związane właśnie z jakąś taką rzeczami. No, chcemy mieć to poczucie bezpieczeństwa finansowego, to jest jedna rzecz. Permakultura nie do Coś tam tu się robi, widzę. końca to. Natomiast z drugiej strony też jest tak, że permakultura rzeczywiście
samego początku, bo żeby projekt kultura, permakulturowy to jest jedna rzecz, natomiast drugi, czyli projekt finansowy i harmonogram cały wdrożenia, który jest bardzo specyficzny dla danej osoby i on nie może być jakby defaultowo częścią projektu, bo ja jako projektant nie wiem, jakie ludzie mają możliwości czasowe, finansowe i tak dalej, ale projekt finansowy i harmonogram to są dwie rzeczy, które absolutnie są w stanie doprowadzić do tego, mogłyby doprowadzić do tego, żeby ludzie w jakimś określonym czasie, czyli w ciągu 3-5 lat zaczęli rzeczywiście z tej permakultury żyć. Nie na takiej zasadzie, że to jest gigantyczne źródło kodów, choć to być, ale jest to życie, jakieś takie podstawowe pieniądze, żeby po prostu normalnie żyć, mając własne jedzenie, no i piękne okoliczności przyrody. Chciałem zapytać, czy w związku z istniejącymi przepisami, różnego typu formalizmami, czy przeważa tutaj zakup działki takiej, nie wiem, typowo rolnej z możliwością siedliska, czy to ma, powiedzmy, status bardziej działki budowlanej? Jak to się mniej więcej kształtuje, kiedy ludzie chcą sobie zbudować coś właśnie w tym stylu permakultury, a pytanie, jaki jest status prawny działek, na których to robią najczęściej? Znaczy, to są jakby dwie formy. Czyli jedna forma to jest nieduża działka, która jest gdzieś na przedmieściach albo jakiegoś miasteczka, albo nawet miasta. I to jest wtedy, gdzie ze 3000 metrów, 3 do 5000 metrów, i to jest taka typowa, no, typowy ogród, tak naprawdę, permakulturowy, bo na takiej powierzchni dość ciężko jest mówić o permakulturze. Można oczywiście to zrobić, ale nie jest to proste. Natomiast druga to są siedliska właśnie. To są ludzie, którzy często kupują jakieś stare, rozpadające się gospodarstwo. Czyli w tym pierwszym przypadku, tak jak powiedziałeś, to jest działka budowlana typowa. Natomiast drugi przypadek to jest, kupują albo mają jakąś formę. Dostają i to jest problem bardzo często duży. To jest problem, dlatego że ludzie dostają tą ziemię, natomiast to nie jest tak, że znaczy inaczej. Na każdej ziemi da się oczywiście jakąś permakulturę zrobić, tylko że na niektórych działkach jest to, czy na niektórych terenach jest to do zrobienia prościej, a na niektórych jest gigantycznie trudno, dlatego że jeżeli cała Polska, bo chyba w całej Polsce taka sytuacja jest podzielona na paski i mamy pasek. Ostatnio robiłem taki pasek, który miał 16 metrów szerokości i 500 chyba 80 metrów długości. No to tam ciężko jest cokolwiek zrobić permakulturowego, bo tam nie ma nawet jak posadzić wiatrochronu, tak? Tam nie ma jak wody brać. Jest jeszcze płasko, nie ma żadnego rozpływu tej wody. Natomiast no, najciekawsze takie miejsce to miałem 20 metrów szerokości i 2 km długości. I to są ziemie, które ludzie dostają i próbują coś z tym zrobić. No i to jest problem, bo mają ziemię, że tak powiem, za darmo, bo to jest ziemia jakaś rodowa. I natomiast no, nie bardzo jest na tym co zrobić. Czyli zmierzam do tego, że po prostu forma prawna to jest jedna rzecz, natomiast to, jaka jest to ziemia, gdzie ta jest, gdzie ona jest, jaki ona ma kształt, jakie tam jest zalesienie, i tak dalej, to ma gigantyczny wpływ na to, jak prosto nam się dzieje, albo trudno tą permakulturę wdrażało. Bo jeżeli mamy coś takiego, czyli jeżeli mamy działki, które są na Podlasiu, to się często zdarza, chociaż nie tylko, gdzie mamy po prostu całkowicie wyjałowiony teren i na kawałku rzędu 1 hektar mamy 5 gatunków roślin. No to czegoś takiego lepiej nie brać, tak? Lepiej to sprzedać nawet komukolwiek i kupić gdzie indziej. I to jest, no to jest niezwykle ważne, ważniejsze niż te uwarunkowania prawne. A jak to wygląda, jeśli chodzi o średnią, powiedzmy, wielkość takiej działki? Jak to mniej więcej się kształtuje w tym, co ty widzisz? W sensie, jakimi działkami ludzie dysponują? Chodzi mi o powierzchnię. Jaka jest rozpiętość? Mniejsze, większe? Znaczy te takie przydomowe, czyli właśnie to jest rząd wielkości do 3000 m2.
Natomiast jeżeli to jest Do poza 30 lat, miastem i to tak. jest właśnie jakieś siedlisko, no to jest tak, powiedziałbym, od 3 hektarów w górę. I to jest już taka 3 hektary, to jest już taka powierzchnia, na której rzeczywiście coś naprawdę sensownego można zrobić. Ja mam u siebie na przykład 1,5 hektara i powiedziałbym, że troszkę mi brak, ale to też już od 1 hektara w górę, trochę zależy od tego, gdzie to jest, jaka jest ziemia, jaka jest roślinność istniejąca i tak dalej, ale to już jest taki, no na pewno, żeby coś sensownego zrobić, to nie jest, to znaczy coś sensownego oczywiście, to jest gdzieś tak, no, od hektara w górę, no. Natomiast coś dla mnie coś sensownego oznacza pełną niezależność żywieniową i energetyczną. Tak. Czyli to jest całkowity off-grid, całkowite własne paliwo do ogrzewania domu, własny kawałek łąki, własne zwierzęta typu kozy i kury i własne stawy. I żeby to wszystko zmieścić, to po prostu no, musi być ten hektar, to jest absolutne minimum. Wymieniasz kilka takich rzeczy zupełnie podstawowych. Jedną z nich już na początku wymieniłeś staw, wodę. Dlaczego to ma takie zasadnicze, kluczowe znaczenie? Znaczy, przede wszystkim dlatego, znaczy powiem ci na to, odpowiem ci na to w taki sposób, że 2 lata temu wyjechałem akurat w okresie takiej dużej suszy. To był początek, przełom lipca i sierpnia. I wracałem po tych 2 tygodniach do siebie, do domu i jechałem przez całkowicie wysuszone pola. I mimo że mieszkam w górach, gdzie tej wilgoci jest z definicji trochę więcej, ale były żółte trawy, było wszystko, no, wysuszone po prostu dramatycznie. Upały były wtedy, no, ponad 30 stopni przez 2 tygodnie, 2 albo 3 lata temu to było, już nie pamiętam. I byłem mocno zaskoczony, jak dojechałem do siebie i u mnie było po prostu zielono. I tylko że ja mam 7 stawów na tym 1,5 hektarze. Równe nasycenie po prostu wilgocią i wodą i zrobienie pułapek, że tak powiem, na to, żeby zrobienie tarasów na terenie, który jest pochyły, po to, żeby one zatrzymywały wodę, po to, żeby ani gram wody nie wyleciał, i pozwolenie roślinności rosnąć wszystkiemu, co chce, i zacienia, i plus duża ilość drzew, to powoduje, że cała wilgoć zostaje. Drzewa współpracują z zestawami, które parują. No i to, że po prostu bardzo wilgotne, bardzo wysycha. Do tego są głównie stawy potrzebne. Tak, rozumiem. To No. jest takie też intuicyjnie troszkę zrozumiałe, ale tak chciałem usłyszeć, tak wiesz, jak to się mówi twardo, jeszcze raz przypomnieć, że bez wody w zasadzie trudno cokolwiek robić w przestrzeni rolnej, tak? A to stabilizuje, jak powiedziałeś, pewien poziom wody, jest jakimś też zapasem. Mówiłeś o tym, że te tarasy bardzo też sprzyjają, żeby ta woda nie schodzi, jak się jest gdzieś na takim lekkim, powiedzmy, czy pochyłym terenie. A kolejne takie pytanie, wiesz, czy da się oszacować, bo z jednej strony mamy przez ostatnie lata w Polsce, no w Europie to już dawno się zaczęło, taką ucieczkę ludzi ze wsi do miasta, więc porzucanie gospodarstw, czy one zwyczajowo miały tam te kilka hektarów. Natomiast od pewnego czasu pojawił się ten proces odwrotny, to znaczy, że ileś osób, właśnie świadomych osób z tak zwanego miasta, chce właśnie być w zieleni. Czyli tu sobie mówię na wsi, bo to tylko jest umowne, dobra, to nie jest administracyjne dla mnie pojęcie wieś. I co? I dałoby się oszacować tą tendencję, tą chęć powrotu do natury. Czyli przeliczyć, ile mniej więcej osób w skali Polski jest w stanie sobie zacząć takie właśnie, nawet gdyby to było te 30 arów, bo to rzeczywiście mało, ale jednak, no ale tu mówisz hektar, a niektórzy jeszcze kilka hektarów. Tak generalnie, dałoby się to jakoś policzyć, jaki to jest proces? Znaczy policzyć w sensie ile ludzi to robi, ile ludzi. Zaczyna kupować czy brać w ręce jakieś działki i zgodnie z zasadami permakultury, co nie znaczy, że w 100%, bo to czasami się idzie na kompromisy, wiesz, zaczyna Jasne. iść w stronę eko.
Znaczy, jaka jest statystyka, ile ludzi to robi, to ja tego nie mam takiej A tego wiedzy. nie będzie wiedział do końca. Nie wiem, natomiast powiem tak, nie mam chyba ani jednego klienta, który byłby klientem, no nie, trochę takich jest. Może kilka osób jest takich, które mieszkały na wsi. I chciały po prostu, widziały, że coś idzie na tak i chciały zrobić porządny projekt permakulturowy. Ale myślę, że jakieś 95% moich projektów to są ludzie, którzy uciekli z miasta na wieś. Tak to wygląda. Taka jest mniej więcej statystyka. Takie są zależności. Czy jest, ale czy generalnie, może w ten sposób, może nie matematycznie, ale tak jako proces, widzisz w tym jakieś, nie wiem, ożywienie, widzisz, że to jest jakaś trwała, jakiś trend, który jest solidny i on ma jakąś dynamikę wzrostu, czy jest stabilny, czy może spadkowy? Nie, no ja myślę, że coraz, znaczy widzę, że coraz więcej, znaczy może tak, jeżeli się popatrzy na portale, na fanpage'e facebookowe, to jak ja się tym wszystkim zaczynałem, to grupa, wówczas było coś takiego jak grupa zainteresowań na Facebooku, Permakultura, i tam było chyba 500 czy 1000 osób. W tej chwili tam jest ponad 100 tysięcy osób, więc to jest jakby jeden wskaźnik, jest tego zdecydowanie coraz więcej. Absolutnie jest to wzrostowa tendencja. Coraz więcej ludzi też próbuje tą permakulturę robić bo to można też jakieś fragmenty tego robić na balkonach czy w małych ogródkach. Problem tylko trochę polega na tym, że słowo permakultura stało się słowem już dość modnym, i w tej chwili mówi się tak, że robię grządki podwyższone i okrywam kartonami i słomą, to ja mam permakulturę. No, mam fragmenty permakultury, natomiast z prawdziwą permakulturą to nie Ale ma kojarzy, dużo rozumiesz. wspólnego. Ale sam fakt, że się Ale pewne elementy, to już jest też dobry, prawda? Jakiś tam. tak, oczywiście. Tak, tak. A powiedz mi, bo używasz tutaj cały czas, że projekty, że klienci, to co składa się na taki jakby taki pakiet, który nazywa się projektem? Czy nie wiem, szukasz ludziom takiego miejsca, czy oni sami przychodzą z gotowym już miejscem i pytają się, jakby może było tutaj zrobić swoje, nazwijmy to moje siedlisko, czy swój domek, czy to jak, od jakiej fazy, do jakiej fazy doradzasz ludziom, prawda? I czy projektujesz, tak to nazywam. A powiem tak, idealnie by było, gdyby ludzie przychodzili do mnie z zapytaniem, jaką ziemię mają kupić. Ale oni To przychodzą jest sami. Rozumiem. to mi się zdarzyło może ze 2 razy. I natomiast w 98% przypadków, czy 99, ludzie mają już jakiś kawałek ziemi. No i chcą konieczną tą permakulturę zrobić. No i często jest to problem, dlatego że ludziom się wydaje, że to można zrobić wszędzie. I można zrobić wszędzie, tylko tak jak mówiłem wcześniej, pytanie, ile to będzie kosztowało i pieniędzy, i czasu. Można sobie to po prostu bardzo, bardzo łatwo, bardzo mocno ułatwić poprzez zakup odpowiedniej ziemi. To jest pierwsza rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o sam projekt, no to projekt jest dokumentem, projekt jest koncepcją funkcjonowa wszystkiego, taką dynamiczną. Projekt składa się z takiej części teoretycznej i z części praktycznej, która jest związana z tym, co się na tej ziemi dzieje. Ja jadę i to zawsze oglądam, i to pewnie ze 2 czasami albo 3 razy, zanim czy w trakcie robienia projektu. I no jest to dokument po prostu, który pokazuje, jest pewien szablon po prostu robienia tego projektu, czyli jest to spływ wody, tam jest kilka takich najważniejszych rzeczy. Pierwszy to jest spływ wody, to jest absolutnie najważniejsze dla mnie, bo to jest też tak, że każdy projektant jakoś wypracowuje sobie swój własny styl. U mnie to jest tak, że są 2 najważniejsze elementy. Pierwszy to jest spływ wody, zbieranie wody i spływ wody.
A drugi to jest wytwarzanie gleby. To są dwa, czyli wytwarzanie gleby, czyli kompostu, powiedzmy, tak? Ale to wytwarzanie gleby jest, czy uzdatnianie gleby, regeneracja gleby, to jest taki drugi najważniejszy proces. To są dwa procesy, które są dość dokładnie zawsze opisane i są specyficzne dla danego miejsca. Wszystko tak naprawdę wraca do wody, bo gleba też wraca do wody, dlatego że no, gleba jest największym zbiornikiem na wodę, jeżeli ją oczywiście odpowiednio przygotować. Natomiast sam projekt to jest to dokument, który ma kilkadziesiąt, 60 do 100 stron mniej więcej, więc to nie jest jakiś tam jeden rysuneczek, tych rysunków tam jest kilkanaście. I to jest jakby ta część teoretyczna, natomiast druga rzecz to jest część praktyczna, bo część klientów chce, żeby im ten projekt pomóc od samego początku wdrożyć. Czyli to jest kwestia tych wszystkich prac ziemnych i nasadzeń. To są dwie najważniejsze rzeczy. No i plus potem jest taka, to co ja dostarczam już w ramach projektu, to jest taka opieka, że tak powiem, powdrożeniowa. Czyli w każdej chwili można do mnie zadzwonić i dyskutować i rozmawiać Coś o tam, tym. czy coś tak. A jeszcze chcę No. dopytać, ponieważ no, wspomniałeś, no, to jest jakby naturalną częścią tego, co nazywam permakulturą, to jest dostęp do własnych źródeł, powiedzmy, energii, tak? Na rynku mamy jednak dość standardowe rzeczy, takie trochę rzucone, jak to się mówi, z monopolu na dzień dzisiejszy, no bo w zasadzie mamy fotowoltaikę w takich, a nie innych. Mamy jakieś rodzaje powerbanków, przeczytaj akumulatorów, tak? No bo mówimy o tym, że chcemy być w rozproszonej energetyce i rozumiem, że w tej strategii, chociaż może tu się mylę, jest chęć, żeby jakby nie podłączać się do systemu, czy też może się okazuje, że jednak podłączać, być prosumentem, być kimś, kto tam jeszcze sprzedaje. Jak tutaj się mniej więcej też rozkłada to zainteresowanie, czy doradzanie twoje w tym kierunku? Czy Znaczy, samodzielność, czy też podłączanie się do systemu? moje doradzanie zawsze idzie w tym samym kierunku, to znaczy całkowitego uniezależnienia się. A mnie to cieszy. Całkowite uniezależnienie się oznacza no, własne panele, ale przede wszystkim no, panelami mało co jesteśmy w stanie ogrzać, tak? No, nie jesteśmy w stanie ogrzać Jeszcze nawet. ciepło. Znaczy, pojawiły się w tej chwili jakieś rozwiązania, które no, są rozwiązania wodorowe, które są w stanie rzeczywiście przetrzymywać bardzo długo energię elektryczną. To są rozwiązania, z tego co widzę, rzędu takie, to one się zaczynają gdzieś od 30-35 tysięcy euro. Z tego co widzę, to nie ma tego w ogóle w Polsce jeszcze. Natomiast jest to, nie wiem, no permakultura to nie jest nowoczesna technologia, tak? To jest pierwsza rzecz. To nie oznacza, że tej technologii tam w ogóle nie ma, natomiast no, myślimy i kombinujemy tak, żeby się jednak od tej technologii uniezależnić. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o te najbardziej takie fundamentalne sprawy, czyli no to są oczywiście nawozy i to jest oczywiście ogrzewanie. Czyli to, co możemy zrobić w permakulturze, to jest po prostu plantacja wierzby, tak? To jest najbardziej sensowne rozwiązanie związane z ogrzewaniem domu i piec rakietowy. Moim zdaniem jest sensownie tą najwyższą technologię, którą mamy, jest sens tam pakować pieniądze po to, żeby uzyskać trwały i bardzo dobrze ocieplony dom. No to Ja może to nie będzie specjalnie popularne, ale ja nie jestem wielkim, mogę się mylić, tak? Ale nie jestem wielkim zwolennikiem budownictwa naturalnego. Dlatego, że nie jesteśmy w stanie uzyskać takich parametrów, które mamy przy domu pasywnym. I oczywiście można sobie zadawać pytanie, ile to wytworzenie tych wszystkich prefabrykatów i różnych innych rzeczy, ile to pochłonęło CO2 i jaki jest ten impact ekologiczny. Tak, ale z drugiej strony, jeżeli ja taki dom postawię, to on będzie stał 500 lat. dom, z czego Tak, i po. to jest dokładnie. To jest dokładnie to samo, co mamy ze stawami, tak? No pytanie jest, czy jest sens, jeżeli mam piasek i nie mam gliny, czy jest sens tam w ogóle robić staw? Bo żeby tam zrobić staw, to muszę tam wpakować ileś tysięcy w folię PVC. I to nie są małe pieniądze, tak? Bo duży staw to jest, musimy tam wpakować no, między 50 a 150 tysięcy w porządny staw. No i teraz pytanie, czy jest sens to robić? Już nie mówiąc o tym, że musimy najpierw pakować ilość ropy naftowej, żeby to wszystko wykopać.
No i pytanie, i odpowiedź jest taka: absolutnie jest sens, dlatego że to będzie trwało przez setki lat. I benefity, które to przez te setki lat przyniesie, absolutnie pokrywają z nawiązką tą ilość CO2, którą wytworzyliśmy. Bo No tylko dlatego, że my tak CO2 naprawdę to w ten też stało sposób się jakoś tam, budujemy życie. pojęcie CO2 stało się swoistą histerią po prostu i Tak. czasami wyłącza myślenie i racjonalność, ale to jest osobny problem. Tak czy inaczej, pompy ciepła przykładowo, w jaki sposób najtaniej, znaczy najtaniej to może ze słowo, najskuteczniej w długofalowym jakby wymiarze pozyskać ciepło, jak się ma taką działkę i chce się być niezależnym energetycznie. Powiedziałeś o wierzbie, powiedziałeś Wiesz. o piecach rakietowych. Ja też przy okazji tutaj dołożę tylko, że w czasie zlotu Harmonia Kosmosu planujemy, przypomnę, 27-30 czerwca, teraz 2014, masę w Ślęży, to tam planujemy taki pokaz, no to trwało ileś tam godzin, pokaz, w jaki sposób buduje się taki piec rakietowy, oczywiście z takich szamotowych cegieł i tak dalej, to jest przewidziane, tak samo jak jakaś mała taka zabawowa wielkość dom dla skrzatów, nie wiem, z gliny, ze słomy, czy tam ze słomy, bo to są różne oczywiście też takie mieszane technologie. Natomiast to ciepło, oprócz tego, że mamy super fantastycznie, możemy właśnie zbudować piec, który świetnie poprzez dobry projekt potrafi to ciepło rozprowadzać, odpowiednie materiały zbudowanych, tak? Rozumiem, że to też jest ścieżka, tak? Tak. Spalanie drzewa oczywiście raczej. Znaczy z drzewem to jest problem, dlatego że no drzewa, no jak spalisz, to jest pozamiatane, tak? To już nic z tym nie zrobisz. No nie ma tego drzewa. I jakieś takie Co spalamy? doniesienia. Co spalamy wtedy w tych piecach rakietowych? No nie, no w piecach rakietowych oczywiście spalamy drzewo, ale to jest drzewo specyficzne, dlatego że to nie są grube, Nie, to stare ja mam konary. na myśli takie, no powiedzmy, no jak mówisz o wierzbie czy coś, no to specjalnie oczywiście, nie to, że bierzemy, tniemy drzewa i wiesz, palimy to. Ja rozumiem, że chodzi o specjalnie stworzone równolegle dobry materiał do spalania z przyrody, tak? Tak, no oczywiście, no częścią takiego samowystarczalnego gospodarstwa jest dość duża powierzchnia związana właśnie z plantacją, albo z plantacją, albo z jakimś lasem wierzbowym. Najlepiej, jak on jest pomieszany po prostu z różnymi innymi drzewami i rośnie. Robimy to w taki sposób, żeby to nie były rządki. Bo rządki wierzby energetycznej, tak jak się to widzi, i ta wierzba rzeczywiście posadzona w rządkach rośnie przez 2, 3, czasem 4 lata i tak głęboko wyjaławia ziemię, że to jest już no, niemożliwe do odbudowy i potem przestaje rosnąć. Więc to oczywiście nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to były regularne wierzby, które zaczynamy ścinać no, gdzieś tak najwcześniej po 8 latach. 8-10 lat, kiedy ten konar ma 15 cm średnicy, no to wtedy można zacząć to rzeczywiście ciąć i przyrosty, które ja mam u siebie na przykład, to są przyrosty, to jest wierzba iwa, to są przyrosty rzędu 4 metrów rocznie. To jest niewiarygodne po Jeszcze raz, prostu, jak to mówisz, rośnie. jeszcze raz, żeby się nie pomylić. Jakie przyrosty roczne, jak je mierzymy, co to za przyrost? Czy to jest, mówisz o średnicy, czy o wysokości, o czym mówimy? Nie, mówię o 4 metrach, mówię o długości, jeżeli na wiosnę, a właśnie będę to robił za parę dni, obcinam pędy wierzby, które ma około 2 cm do 3 cm średnicy, to na koniec okresu wegetacji, czyli gdzieś tak około października, mam nowe 3 do 4 metrów odrosty. To się aż wierzyć nie chce, że to może tak dużo urosnąć w jeden sezon. Ja też jestem zaskoczony. Myślę, że jest to kwestia, czytałem sporo na ten temat i myślę, że jest to kwestia, doboru drzewa do wielu czynników, które w danym miejscu istnieją. I to jest w ogóle temat jeszcze sam w sobie bardzo skomplikowany i bardzo, powiedziałbym, eksperymentalny, dlatego że ja u siebie głównie eksperymentuję. Oczywiście, no jak mam pH na przykład na poziomie 6,5, to nie wkładam roślin, które wymagają pH 3. Natomiast im dłużej się tym zajmuję, tym bardziej widzę, że pewne zasady to można sobie, które są zdefiniowane, to można sobie włożyć między bajki. Dlatego, że mam dwa rokitniki na przykład, posadzone jeden po drugim,
Jeden ma 3 metry wysokości, drugi ma 50 centymetrów. I one rosną w odległości kilku metrów od siebie. Wsadzone są jeden po drugim, jeden po miesiącu. Wierzba, która u mnie powinna rosnąć, czyli wierzba wiciowa, bo wszystkie parametry gruntu znaczy gleby i pH i wiatru i wszystkiego pokazują, że ona powinna rosnąć. Ona za cholerę nie chce rosnąć, ale bardzo dobrze rośnie wierzba iwa na przykład. To prawda. Więc dlatego na przykład jak robię projekt, to mówię, słuchajcie, nie wsadzajcie wszystkiego od razu, tylko wsadźcie część z tych roślin po jednej czy po dwie z każdego gatunku i zobaczcie, co Patrzcie, co rośnie. I za najlepiej dwa, trzy wygląda. lata I za 2-3 lata, bo to rośliny wybierają, a nie my wybieramy, że tak mamy sobie opisane, tam są jakieś parametry wszystkie w różnego rodzaju bazach danych i według tego, no tak jak mówię, nie ma sensu iść bardzo naprzeciwko temu, ale też nie ma za bardzo co się przejmować. No na przykład z pH gleby jest tak, że jest jedna rzecz, to jest pH gleby, a drugie to jest pH, które jest wokół korzeni. Roślina sobie sama to pH w pewnym zakresie reguluje i wytwarza. Rośliny są dla mnie inteligentnymi istotami przede To wszystkim, jest bardzo dobry partner, powiem tak jest. które same wiedzą, czego chcą i dlatego też warto kupować na przykład glebę, warto ziemię, na której coś już rośnie, bo widzimy, co tam chce rosnąć po prostu. To jest taka najprostsza wskazówka. Ale sam fakt, że mówi, że warto dać ziemi i przyrodzie powiedzieć, co ona tam najbardziej, jak się dobrze czuje, w czym i co z siebie wyłoni bardziej, jakie drzewo, jaki krzak ewentualnie. To jest naprawdę kapitalna. Zresztą ta no, najgłębsza myśl przecież permakulturowa to jest taka, że to my w zasadzie mamy się od tej przyrody uczyć, my mamy ją podpatrywać, tak? My mamy się jakby wpisywać troszeczkę w jej logikę, tak? Znaczy, to nawet jest, znaczy, tak, absolutnie tak, ale powiedziałbym, że to podejście ma, dla mnie ono ma dwa poziomy. Bo ten pierwszy poziom to jest taki poziom właśnie, o którym ja mówię, czyli widzimy, co rośnie, co nie rośnie, obserwujemy i to wsadzamy, tak mówiąc bardzo oględnie, tak? I to jest jedna rzecz. Natomiast ten drugi poziom intuicyjny, jest poziomem, którego nie ma nigdzie w permakulturze, takiej tradycyjnej, powiedzmy, permakulturze uczonej. Natomiast on jest, moim zdaniem, on jest istotniejszy. Ale to jest kwestia, no to jest kwestia, chciałem powiedzieć praktyki, ale to nie jest praktyka, to jest kwestia właśnie tego jakby drugiego tematu, który mnie zajmuje, czyli to jest kwestia wspólnoty. Jaką wspólnotę ja mam z tą roślinami, tym miejscem, które tam rośnie? Co mnie z nimi łączy? Czy może powiem głupie rzeczy teraz dla No nie, niektórych, nie, u ale nas w jaki sposób te rośliny. NTV to nie będą głupie, zmierzasz do bliskiej relacji między człowiekiem a istotami czującymi, prawda, i myślącymi, jakimi są te przecież rośliny, prawda, powiedzmy ogólnie, więc to też bardzo głęboki wymiar duchowy ma, także tutaj w NTV to akurat nikogo nie urazisz, wręcz przeciwnie. Nie, bo to właśnie o to chodzi, w jaki sposób te rośliny do mnie mówią, tak? Bo one mówią. Jeżeli ja patrzę na roślinę, jeżeli i w tym momencie, jeżeli pojawia mi się jakaś myśl, pojawia mi się jakaś emocja z tym związana, to jest dla mnie mowa tej rośliny. Ona mi coś chce powiedzieć. I wejście w ten poziom. No jest niezwykle istotne. No są ludzie, którzy mają doświadczenia, którzy przytulają się do drzew, którzy mają bardzo głębokie doświadczenia duchowe związane z tym. Mam kolegę, który pojechał na jakieś takie warsztaty właśnie, ale on powie po, właśnie łączności z roślinami, z drzewami. Pojechał właściwie po to, żeby udowodnić swojej żonie, która go tam zaciągnęła, że to wszystko jest pic i fotomontaż. I jak się przytulił do drzewa, to po prostu zaczęły mu się pojawiać w głowie ciągi liczb. Dobre. Jak potem i te ciągi liczb się powtarzały, to było, nie były to jakieś tam skomplikowane, ale to był po prostu jakaś taka, no, sekwencja po prostu. I ta sekwencja mu się powtarzała. I ta żona mówi, ty wiesz co, ty weź zapytaj kogoś, kto się numerologią zajmuje, co to oznacza. Dobre.
Jak mu dziewczyna powiedziała, to, to chłopakowi się po prostu kolana ugięły. Więc ten związek absolutnie istnieje. Nie ma, myślę, jednego sposobu na to, żeby ten związek Tak zdefiniować, bo on się. zawsze ma bardzo spersonalizowany charakter. Tak, Tak, dokładnie. mamy tutaj Każdy w może masywie mieć inaczej, ale Ślęży, na. no tylko dodam, bo mamy w masywie Ślęży wspaniałą też postać, tą, mówię tutaj o Irence Bambo, która jest dendrologiem z wykształcenia, ale ma bardzo mocne takie jakby duchowe po prostu przygotowanie, doświadczenie. Ona mówi wprost, zresztą też mają taki dom z małżonkiem, gdzie mówi, słuchaj, patrz jakie rośliny, czy tam powiedzmy wyrastają, czy jakieś, chodziło często o różne typy roślin, które rosną po to, bo może to ci być potrzebne, bo wyczuwają, jakie ty masz deficyty na poziomie energetycznym przykładowo i to są powiedzmy rośliny, czy zioła, żeby tak to poszerzyć, czy tam zawęzić, które po prostu mogą ci być akurat potrzebne w tym momencie życia, bo coś tam, jakieś są deficyty. I ona to jest bardzo wykształcona kobieta, mówię zawodowe wykształcenie tutaj związane z drzewami, z przyrodą, a jednoznacznie mówi o tych sprawach i widzi to często na przykładach różnych ludzi, też u siebie, w swoim ogrodzie, wiesz. Także absolutnie to jest fantastyczne, co teraz mówisz. No, tak jest, dokładnie tak jest. No, poza tym też w momencie, kiedy ta bioróżnorodność się, bo jest taki moment w rozwoju ogrodu, czy gospodarstwa, czy miejsca, gdzie w momencie, kiedy jest dostarczona wystarczająca ilość wody, to tam się rozwija wszystko tak, jak się powinno rozwijać, i te rośliny eksplodują. Ja nie muszę nic dosadzać, dlatego że, znaczy generalnie to jest w ogóle tak, że w jednym metrze średnio, w jednym metrze sześciennym gleby jest około, z tego co pamiętam, może, ale to jest około 1000 nasion. I te nasiona, to jest no największy zbiornik na nasiona, to jest gleba. I te nasiona są po prostu, one wyrastają wtedy, kiedy pojawią się odpowiednie warunki. I teraz, co jest istotne, w momencie, kiedy dostarczymy temu wody, no to po prostu to zaczyna się samo rozwijać. I jaki jest efekt? Zmierzam do tego, że tak, no mamy coś takiego jak plaga ślimaków na przykład, nie? I nie wiemy, co, bronimy się przed tymi ślimakami. Natomiast ja nie mam w ogóle ślimaków. Ja w zeszłym roku miałem 10 ślimaków, 10 czy 15 ślimaków. Ja nie wiem, dlaczego tych ślimaków nie mam. Natomiast jak przyjechała do mnie w ubiegłym roku jedna z moich klientek, która ma no, jedno z takich chyba najstarszych ogrodnictw w ogóle w Polsce, które zakładali jeszcze jej dziadkowie, i to ma z 40 chyba lat wszystko, i ona jest. No to ona powiedziała mi coś takiego: słuchaj, ty na 1 metrze kwadratowym masz tyle gatunków roślin, gdzie za płotem jest tego 1/10. No i być może to jest ten powód, dla którego ja nie mam ślimaków. Zmierzam do czego? Zmierzam do tego, że możemy te początkowe parametry ogrodu czy parametry gospodarstwa jakoś ustawić w takim sensie, że tu wsadzamy nieazotolubne, które ładują azot, jakieś tam rośliny, karagany czy coś, w cień wsadzamy takie, a tam jeszcze takie i tak dalej, i tak dalej. To są te. Potem to się dzieje, to nie ma nad tym tak, w każdym razie nie, co możemy zrobić, żeby to zrozumieć, to nie jest właśnie zrozumieć, tylko to intuicyjnie poczuć po prostu, co tam się dzieje, i nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Dlatego, że no, ilość połączeń, które tam się tworzy, jest po prostu niewiarygodna. To jest nie do Życie pojęcia. pokazuje swoją potęgę w ten sposób, na tak małym jakby skrawku przecież, jak powiedziałeś, tej ziemi. Są cudowne rzeczy, wiesz, i bardzo mi się podoba też, że mówisz o tym, mając dużą wiedzę, jak tak tutaj ciebie słucham, jednocześnie bije z twoich wypowiedzi taka pokora po prostu, wiesz, że to jest tak gigantyczna przestrzeń, gdzie ciągle ją odkrywamy i nigdy dość tych odkryć i zawsze będzie jakaś tajemnica i zawsze jakaś kreacja tego życia dostarczy nam zupełnie nowych jakichś sytuacji, rozwiązań i to nigdy nie jest tak, że to jakiś tam konstant zamknięty układ i tak dalej, co? Zawsze coś się nowego pojawia. No. No, zawsze się pojawia coś nowego, i im więcej serca w to wkładamy, tym bardziej to nas
zaskakuje tak naprawdę. Więcej serca w to wkładamy. Co dużo było, można było mówić, ciekawe rzeczy tutaj opowiadać, jest bardzo praktyczne. No, z tej, co widzę, to planujemy, że będziesz gościem z lotu, prawda? Harmonia Tak. Kosmosu, tam nasz kolega Rafał Stachyra tam już zresztą projektuje pewne rzeczy Tak. dotyczące, czy dokładnie gdzie i kiedy, czy kiedy, jeśli chodzi, ale to będziemy jeszcze tak ostatecznie potwierdzać, bo tam mam naradę z nim przygotowaną jeszcze, ale będziemy się tak starali, żeby niedużo się tam zmieniało, tylko żeby to dopakować do końca i cieszymy się z tego, bo ta wiedza jest bardzo potrzebna ludziom, trend jest ewidentny. Ja tylko przypomnę jeszcze, że wiesz, ten zlot Harmonia Kosmosu w tym roku 21, on ma taki podtytuł: Nowa Era, Nowa Ziemia, Nowa Cywilizacja, Nowy Człowiek, czyli generalnie rzecz biorąc, to jest taka chęć, wiesz, po prostu poprowadzenia tego niezwykłego zdarzenia, gdzie tam będzie przez te 4 dni no, kilka tysięcy osób, w kierunku, że pracujemy razem i teoretycznie, praktycznie, żeby trochę rzeźbić tą, jak to mówimy, nową ziemię, nową cywilizację. Przecież widzimy wyraźnie, że wchodząc w permakulturę, wchodząc w tę całą ekoprzestrzeń, my de facto, mając inną filozofię niż ten system obecnie dominujący, my de facto projektujemy nową cywilizację. Znaczy ona jest nowa, stara, to nie o to chodzi, bo to opieramy się na stare wzorce, ale też mamy nowoczesne technologie, chcemy to wszystko jakoś pożenić i to jest kompletnie nowa jakość i świadomie chcemy w tą stronę iść, bo jakby, żeby się wpisać w to i zmienić ten świat, w którym teraz funkcjonujemy, sam widzisz, jakie to są potęgi, ile tam jest, można powiedzieć, autoagresji jako system, ile tam jest patologii, prawda, i rzeczy bardzo niezdrowych, więc żeby z tego wyjść, no to trzeba pokazać, a jak można robić to inaczej, to znaczy nie tyle zmienić ich za wszelką cenę, bo to trudno, tylko pokazać, ale tak można żyć, tak? I jest nas wielu, którzy mogą żyć właśnie tak. Czy to jest też taka twoja, bo też mówiłeś troszkę o takim wymiarze jakby społecznym tego wiązania ludzi. Czy to tak powinno być, że jeżeli chcesz zmienić świat, zmień siebie, to znaczy pokaż, jak można żyć, co? Jak ty na to patrzysz? No to jest takie typowe, tak, oczywiście, i to jest tak naprawdę w tej chwili główna rzecz, którą ja się zacząłem zajmować. Nie to, żebym odstawił projekty i permakulturę, natomiast no permakultura jakby składa się tak, jak on Bill Mollison zdefiniował, to ona składa się z trzech równoważnych elementów i póki co my się zajmujemy jako cywilizacja, jako ta cała brać permakulturowa na całym świecie, zajmujemy się jednym kawałkiem i ten kawałek nazywa się troska o Ziemię. No i bardzo dobrze się tym zajmujemy, oczywiście, nie ma w tym nic złego, natomiast moim zdaniem to jest niewystarczające, żeby tą zmianę, o której ty mówisz, żeby rzeczywiście ona zaistniała. Dlatego, że moim zdaniem w permakulturze najistotniejsze, nasza świadomość w tej chwili, że tak powiem, dorasta, taka ludzka, zbiorowa świadomość, to jest troska o ludzi. Zrozumienie, czym ta troska jest, dlaczego ona jest ważna. I wejście w ten kawałek permakultury. Dla mnie ta troska o ludzi jest związana ze wspólnotą, ale nie wspólnotą rozumianą jako grupa ludzi, bo moim zdaniem wspólnota ma niedużo wspólnego z grupą ludzi. Wspólnota jest zupełnie czymś innym. Wspólnota jest pogłębieniem Siada nas głębokie wszystkich więzi, na tak? najniższym. Więzi. Na fundamentalnym, najniższym poziomie. I dopiero wówczas, kiedy my tego doświadczymy, chciałem powiedzieć osiągniemy, ale tu nie ma nic do osiągania. Kiedy tego doświadczymy, to wtedy zaczniemy rzeczywiście zmieniać. I wtedy ta permakultura w sensie troski o ziemię, wtedy ona rzeczywiście zacznie funkcjonować. Bo pytanie, które ja sobie zadałem jakiś czas temu, to było takie, no mamy 40 lat permakultury i to takie, która się bardzo intensywnie rozwija. W Polsce zaczęła rozwijać się trochę później, natomiast na świecie ona bardzo mocno działa już od dziesięcioleci. I co z tego? Tak samo jak byliśmy truci, jesteśmy truci. Korporacje są coraz bardziej agresywne. Ziemia jest w coraz gorszym stanie. Tradycyjnej medycyny, która nas zabija, jest coraz więcej. Można by to bardzo, bardzo długo wymieniać, więc jakby permakultura niespecjalnie w tym wymiarze troska o ziemię niespecjalnie się przyczyniła do tego, żeby coś się zmieniło. I nie chcę powiedzieć, że ona jest nieważna, broń Boże, jest dokładnie odwrotnie. Natomiast przyszedł czas na to, żeby się zająć relacjami, żeby się zająć tym, żebyśmy my pomimo tego, że mamy zupełnie różne widzenie świata i zupełnie różne postawy, pomimo tego, żebyśmy my znajdowali to, co nas łączy.
Bo to jest regularna bioróżnorodność. Jak pójdziesz na łąkę i zobaczysz, co tam jest, to tam jest wszystko po prostu. I to nie jest tak, że tam jest jakaś hierarchia i że kurczę, żyrafa jest ważniejsza od trawy. Do hierarchii to byśmy sobie wykombinowali, tak? Ale to powiedzenie też, że wszyscy jesteśmy równi, też nie ma sensu wielkiego, No bo to jest. ale chodzi o to, żeby dojść do tego miejsca, gdzie jesteśmy razem, głęboko. No muszę ci powiedzieć, że to mnie tak, wiesz, no, tak w sumie tak nie znamy się bliżej, więc mnie mimo, znaczy zaskakujesz, bo ja nie znałem twoich poglądów. Ja tutaj, wiesz, też mi to leży na sercu. Eksperymentujemy choćby w wąskim gronie, bo to jednak jest kilka tysięcy osób, z czego tylko część się angażuje, wiesz, w ćwiczenie tak zwanej demokracji bezpośredniej. Z użyciem się technologii, ale oczywiście sam sposób właśnie tej różnorodności, jedności w różnorodności, bo tak byśmy mogli jakby też tą przyrodę zobaczyć, no robimy to jako przyroda, to same mechanizmy powiedzmy podejmowania decyzji wspólnie, bo ta demokracja bezpośrednia w formie e-votingu daje takie narzędzia, to jest też wszystko za mało, bo najważniejsze jest, kim są ci ludzie, w jaki sposób, jakie są ich wartości, prawda, jakie są między nimi więzi, bo sama mechanika podejmowania decyzji już razem, że sprawiedliwie, że to nie ma tylko, że reprezentanci decydują, że my decydujemy, to jest jakby powiedział, jak to się mówi, wisienka na torcie dopiero, jeżeli to ma być dobry. I rozumiem, że ten poziom więzi społecznych, tych wartości właśnie, typu miłość właśnie, życzliwość, prawda, to są tak zupełnie elementarne rzeczy, które od początku istnienia ludzkości przecież towarzyszą nam jako element, który nas utrzymał w zasadzie przy życiu, bo byśmy nie istnieli bez tego, mimo że jest tak pokiereszowany, tak niszczony. Ta obecna oczywiście cywilizacja to niszczy, ale to się odradza, tak jak teraz siebie słucham i też nie ukrywam, że już nie w tej audycji z chęcią bym, wiesz, uczestniczył w rozmowach, debatach, które mówią w takie, no dobrze, no to projektujmy, w jaki sposób my, jak ludzie, zobaczmy, jakie będziemy mieli szkoły, na przykład w naszym świecie, tak? Jak będzie wyglądała edukacja, prawda? Przecież ona musi być inaczej wygląda. Ja sobie nie wyobrażam, żeby w ogóle mieć szkolnictwo, żeby nie było po prostu, żeby szkoła nie miała przy szkolnych, nie wiem, albo działek, zagród, albo gdzieś udzielonych w lesie, takich właśnie, nazwijmy to nawet permakulturowych, czy nawet zwykłych działek, wiesz, gdzie po prostu dzieciaki są co chwilę tam przyjeżdżają, uczą się dotykać tej ziemi, sadzić, patrzy, że to rośnie. Takie proste rzeczy, to banalne. No. Ja wiem, że w niektórych miejscach tak jest, ale to nie jest standard, tak? To nie jest standard. Wiesz. Przyroda powinna być częścią, wiesz, no, wychowania i kształcenia ludzi, no. A tak nie jest. No. No to tak, to kolejny jakiś taki temat, który A będzie w jakimś zupełnie czasie osobną temat. dyskusję musimy sobie ustalić. Ja tak tylko zasygnalizowałem, bo nie ucieszyłeś tymi przemyśleniami i myślę, że sobie tutaj zupełnie jeszcze może urządzimy takie spotkanie, gdzie będziemy o tym całym wymiarze społecznym, ludzkim właśnie, gdzie są uczucia, gdzie jest więź, gdzie jest grupa, czy wspólnota. Dobrze, że używasz tego pojęcia wspólnota, bo grupa to trochę coś innego. Taka trochę. Więc ja ci bardzo dziękuję. Przy okazji oczywiście widzowie będą chcieli dowiedzieć się, no to gdzie szukać Leszka Frankiewicza, więc Leszek zaraz powie najważniejsze rzeczy, gdzie w internecie najłatwiej znaleźć kontakt z tobą. Ja mam dwie strony. Pierwsza się nazywa permakultura-projekty.pl. No i to jest strona poświęcona trochę jest o moim gospodarstwie, ale to jest głównie właśnie projektom, które robię. Natomiast druga strona poświęcona tej frakcji troski o ludzi właśnie nazywa się Pełnia Wspólnoty. Czyli pelnia-wspólnoty.pl i tam jest wszystko na ten drugi temat. Jak ktokolwiek ma, są maile do mnie, jest numer telefonu, więc zapraszam do kontaktu na dowolny z tych tematów i bardzo się cieszę za możliwość udziału w tej audycji. Dziękuję Ja bardzo. też się cieszę i już sobie tutaj jakby namawiamy się. Mam nadzieję, że też jesteś otwarty na inne spotkanie. To drugie, gdzie ten aspekt właśnie, ta pełnia życia, ta wspólnota będzie głównym elementem tej rozmowy. A wiadomo, że jedno, drugie, trzecie, czwarte jest ważne. My tego nie oddzielamy. To jakby jedno warunkuje drugie. Jedne bez drugiego nie może funkcjonować. I tutaj jakby to nie jest tak, że to jest ważne, to jest nieważne. Wszystko tu jest ważne. Bardzo Znaczy, dziękujemy. bardzo chętnie ten drugi temat w którymś momencie, tym bardziej, że no, przygotowuję w tej chwili konferencję związaną ze wspólnotami, która odbędzie się pod koniec roku. Dokładnie jeszcze nie wiadomo, ale na pewno ten temat zaistnieje bardzo Jako głęboko. NTV też wesprę te Twoje właśnie działania, poinformuję Cię też o jakichś tam naszych różnych działaniach. Współpraca jest bardzo potrzebna. Jeszcze raz dzięki, do zobaczenia. No i na Harmonii Kosmosu to już Na będzie harmonii bezpośrednio kosmosu. Cię spotkać, porozmawiać. Dziękuję bardzo.